Witam bardzo serdecznie wszystkich. Cieszy mnie widok tylu recytatorów w jednym miejscu po tak długim czasie przerwy tej pandemicznej. Cieszy mnie również to, że mamy obserwatorów, byłych recytatorów, obecnych recytatorów, którzy w tym roku nie zdecydowali się akurat wziąć udziału w tym konkursie, ale zdecydowali się Wam towarzyszyć i Was wspierać. Więc bardzo mnie cieszy to, że nasze grono jest tak liczne i że mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać, mimo tego, że jest to data dla niektórych no, skomplikowana po zakończeniu roku szkolnego dla klas trzecich. I dla maturzystów. I dla maturzystów, no tak. Już nie te lata. Szanowni Państwo, turniej wojewódzki 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie. Po kilkunastu eliminacjach powiatowych, które w tym roku miały miejsce, które cieszyły się w jednych miejscowościach większą popularnością, w innych mniejszą, ale ważne, że się odbyły i ważne, że Państwo do nas dotarli. Bardzo nas cieszy to, że mamy również piękne grono jurorów, w którym zasiadają pani Marta Wysocka, logopeda, adiunkt w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Interesuje się prozodią mowy, logopedią artystyczną, emisją głosu, czego mieliście okazję doświadczyć na warsztatach. Mam nadzieję, że zapamiętacie trochę z tej rozgrzewki i że wejdzie gdzieś to w nawyk. Pani Anna Krawczyk-Skwarska. Animatorka kultury, pedagogzka, instruktorka kultury żywego słowa, kierownik studium kultury, pracowni słowa studium kultury, Centrum Kultury w Lublinie. Już w tym roku umiem. Organizatorka i jurorka konkursów recytatorskich, współorganizatorka naszego turnieju wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Pan Patryk Pawelec. Animator kultury, recytator, instruktor sztuki żywego słowa, monodramista, utytułowany recytator i tak dalej, i tak dalej. W latach poprzednich na pewno go pamiętacie, ponieważ był organizatorem tego konkursu tutaj w Lublinie, a także innych. Obecnie kurator linii Słowo w Akademickim Centrum Kultury Chatka Żaka. Z pasji i zamiłowania aktor. I pan Michał Kurek. Aktor, utytułowany recytator, absolwent Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu. Prywatnie student medycyny, jak ma czas. Można go zobaczyć na deskach teatrów w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Rzeszowie, w Londynie i w wielu produkcjach filmowych i telewizyjnych. Ale co najważniejsze, współpracuje z Towarzystwem Kultury Teatralnej i jest bardzo aktywny w naszym amatorskim ruchu recytatorskim. Jest także jurorem konkursów recytatorskich i finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, turnieju recytatorskiego w Ostrołęce. To jest nasze szanowne jury. Powitajcie jeszcze raz gromkimi brawami. Przywitajmy jeszcze panią Joannę Kolstrum, która tam gdzieś z boku się ukrywa, naszą współorganizatorkę turnieju wojewódzkiego. A zapowiadać was będzie wasz kolega, Kacper Siwiak. Kacper jest recytatorem, prywatnie też studentem medycyny, ale nie takiej dla ludzi, tylko dla zwierząt, więc troszeczkę inny kierunek. Natomiast, co warto powiedzieć, Kacper w zeszłym roku został laureatem finałów w Ostrołęce, turnieju recytatorskiego. Dostał wyróżnienie, z tego co pamiętam, 2 stopnia. Pierwszy koncert będziemy zaczynać. On będzie trochę krótszy niż w programie, ponieważ kilku uczestników nie zdążyło do nas dojechać i pojawią się później.
Natomiast raczej skończymy o czasie dzisiaj, tudzież troszeczkę wcześniej. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa z pierwszego koncertu zostaną na drugi, bo chcielibyśmy, żeby jednak wspólnie ten dzisiejszy dzień spędzić. Na końcu będą warsztaty z panem Michałem Kurkiem. I jeszcze jedna ważna informacja, którą muszę powiedzieć. Patronat medialny nad turniejem wojewódzkim 67. Ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego objęło Polskie Radio Lublin oraz Dziennik Wschodni. Brawa! Proszę o wyłączenie telefonów komórkowych, wyciszenie, a najlepiej włączenie trybu samolotowego. Ponadto bardzo proszę, żeby nie wychodzić w trakcie występów. Jak Państwo widzą, tu jest troszeczkę ciasno między tymi rzędami, więc nie będziemy... Bardzo proszę, żeby nie wychodzić. Jak już, to w trakcie braw. No i mam nadzieję, że będzie bardzo, bardzo miło na tej uczcie słowa. Dziękuję bardzo i zaczynamy. Dzień dobry. Turniej wojewódzki 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego rozpocznie Antonina Dobrzyńska, która reprezentuje Bielskie Centrum Kultury. Występuje ona w kategorii młodzieżowej szkół podstawowych, ponadpodstawowych i zaprezentuje fragment Kobiety dość doskonałej Sylwii Kubryńskiej, a także utwór Tęsknię Anny Świerczyńskiej. Zapraszamy. Nie mogę iść do szkoły. W domu też sama nie zostanę. Mama chce zabrać mnie ze sobą do swojej pracy, ale się ociągam, bo tam jest ten dziwny człowiek, kierownik, którego wszyscy lubią, bo ciągle żartuje. Jest podobno bardzo śmieszny. Nie mam pojęcia, co to znaczy, na czym ta śmieszność polega, bo mnie nie śmieszy w ogóle. Ja się go boję i mówię mamie, że się go boję. Wtedy mama tłumaczy, że to absurd. W ogóle się nie boję, bo on jest przecież taki wesoły. Nie ma się czego bać. Zastanawiam się nad tym, jak mogę się aż tak mylić. Czemu drętwieje mi całe ciało ze strachu przed tym starym facetem, skoro mama mówi, że nie. Nie boisz się. Musi coś w tym być. Na pewno wydawało mi się, że się go boję. I faktycznie, gdy już jesteśmy w biurze, przychodzi ten kierownik i pochyla się nade mną twarzą skrzywioną w jakimś dziwnym grymasie. Myślę sobie, że nie wolno mi się bać, bo on przecież tylko żartuje. A żartuje ściśle na mój temat. Bo taka jestem śmieszna, nieśmiała i zastraszona, że chyba zaraz się spajdam. Nie tarzam się ze śmiechu, jak inni w tym pomieszczeniu. Jeszcze tego nie umiem. Jeszcze się nie nauczyłam. Na to jeszcze przyjdzie pora. Tymczasem przełamuję dławiący strach i podnoszę oczy, żeby rozprawić się z tym potworem, który przecież wcale nie jest taki straszny. Nie może być straszny. Skoro mama mówi, że się go nie boję, to się nie boję. Więc podnoszę już, cholera, załzawiony wzrok i dukam przez ściśnięte gardło. Nie boję się ciebie. Następuje drętwa cisza. Śmiech pracowników zamiera. Pojęcia nie mam, co się wydarzy, a wydarzy się na pewno coś złego. To już czuć w powietrzu, które przecina głośne, za głośne. Co? Teraz już oczy opuszczam. Nie chcę właściwie nic mówić. Nie chcę w ogóle istnieć. Ta przezroczystość nie jest taka zła. Ja w tę przezroczystość bym chciała się zapaść. Ale niestety to niemożliwe, bo wciąż jestem. Wciąż moje ciało na tym biurowym fotelu się kuli. Świecie zaczarowany. Czemuś wtedy nie pryzł w niebyt? Czemuś się nie stracił, nie zniknął? Czemu klątwa, która mnie naznaczyła od pierwszych dni? Klątwa lejących się po policzkach łez. Nie przepadła? Bo ta klątwa nie przepada nigdy. Nawet wtedy, gdy z żartującego kierownika wyłazi nagle gniewny typ, który już w ogóle nie żartuje, tylko ściąga brwi i podnosi głos. A mama strofuje. Tak nie można.
Nie można tak. Kiedy ktoś żartuje, trzeba się śmiać. Tęsknię. Wnętrznościami i gardłem. Moja skóra tęskni. Moje włosy są zrobione z tęsknoty. Ale najpotężniej tęskni światło w mojej głowie. Ono nie umiera. Nawet we śnie, kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra. Dziękujemy Antoninie. Teraz wystąpi przed nami pani Katarzyna Ignaciuk-Bilska, również reprezentuje Bielskie Centrum Kultury. Pani Katarzyna będzie występować w kategorii dorośli i powie nam fragment, jak oni pracują, Agaty Napiórkowskiej, a także utwór Bajka o śmierci Leopolda Stacha. Pani Katarzyna. Zaczynam od napisania dwóch najłatwiejszych scen, które wybieram z planu. Pierwsze sceny w zasadzie mogę pisać wszędzie. Na plaży, w pociągu, ale już na ostatnim etapie muszę pisać w swojej norze przy biurku. W łóżku? Nie mogę. Automatycznie kupuję sukienki na Allegro. Najwięcej czasu zabiera mi próba skupienia się. Łażę wtedy po domu, jestem upiorna. Odwołuję panią gosposię, nikogo nie wpuszczam do domu. Kiedyś nawet brata nie wpuściłam. Ludzie się obrażają, że nie odbieram telefonów. Ale ja przecież odzwaniam, jak skończę pisać. Tak, no tak gdzieś po pół roku. Strój do pisania musi być wygodny i najlepiej złachany. Brzydkie, rozciągnięte spodnie dresowe, jakaś może być poplamiona bluzka, no ewentualnie piżama mojego ojca i polar, który dostałam od policjantów z Piły. Ma na plecach obrys trupa i napis: Policja Piła. Ten polar nakładam dopiero, gdy mam wszystko przygotowane do pracy. Jestem skupiona, mam otwarty plik. Kiedy zasuwam polar pod szyją, mogę zacząć pisać. Nazbierawszy moc chrustu w konopne powrósła, w tajną głąb lasu idzie chłop, lęku nieświadom, aby się podkraść ku nagim dryadom, co w pniach spróchniałych tajne odprawiają gusła. Wszedł w gąszcz, patrzy, śmierć przysypuje piasek ostrożnie w klepsydrze. Ha, poczekaj, stara. Młody pniak z ziemi chłop wydrze i chyłkiem ku niej sunie wściekłością uniesień. Zaszedłszy ją, wali jędzę, rozbił klepsydrę, łach jej podrze. I śmiechem w głos z niej szydzi, wsparłszy się na biodrze. Ha, ha, nie mrą ludzie! Próżno starucha żebracza klnie, próżno kleją szczątki szkła jej palce grube. Nie ma czym chwil liczyć. Straciła rachubę.
Usłyszymy teraz Natalię Dyjak z Gminnego Ośrodka Kultury w Lulanie Majoracie. Natalia powie utwór Podesty Stanisława Tyma, a także Nie przeproszę Hanki Bielickiej. Natalia Dyjak. Wpadł Stasiulek do Władka, sąsiada swojego we wsi. Bimber w lodówce stoi, ale Władek mówi, że sam pił nie będzie. No, a Stasiulek mu na to, że też pić nie może, bo lekarstwa bierze. No i tak siedzą. O suchych pyskach. W końcu Stasiulek szklankę wody zagryzł czarnym razowym chlebem, a Władek skleił skręta. Jezioro nie zamarzło tej zimy. Pierwszy raz w naszym życiu. To znak, że nieszczęście będzie. Będzie? Już jest. Przecież od tego, że prezydent zrobi sobie zdjęcie w szpitalnym mundurku, wirus nie zniknie. Rząd jednego dnia uspokaja nas, że epidemii nie będzie, a następnego je ogłasza. Mam prawo, może nawet obowiązek im nie wierzyć. Uczą mnie tego od lat. Coś ci opowiem, Stasiulek. Dawno temu jechał ja furmanką do Suwałk z kartoflami dla kuzyna. No i popili my tam z dziewką, no bo wdzięczność chciał okazać. Wyruszyłem do domu już w szarówkę. Przysnąłem chyba. Dopiero gruchot mnie obudził. Moja kobyłka o samochód stojący zawadziła. Koń bez klap to się spłoszył. Człowieku, co ja tam przeżyłem, że pijane paragrafy mi odczytują. A tutaj zaproszenie, drogi obywatelu, do kolegium, milicjant mówi. Dobrze, że dwie butelki bimbru od kuzyna wiozłem, to mnie puścili. Ale grozili, że zabiorą i furmankę, i konia, i mnie. No i 3 tygodnie później, wygolony, w marynarce, na motocyklu do tego kolegium pojechałem. Ale wjazdu nie ma. Nawet deska malowana na państwowe kolory zagraza. Kusi mnie diabeł, żeby bokiem przejechać, ale anioł stróż mówi, pojedź od tyłu, dookoła. No i trzeba było diabła słuchać, bo od tyłu cała ulica rozkopana, rowy głębokie, dźwigi jakieś. Kanalizację kładą. SKL-kę po dziadku ja odstawił i przy murze przeciskać się zaczynam. No tu z naprzeciwka człowiek idzie. Też przy murze? I teczkę grubą niesie. Za chwilę stali my obaj przed sobą i ani w te, ani w tamte. Obywatel dokąd? No to ja może do kolegium, bo kobyłka, a zaproszenie do kolegium obywatel ma? Pokazałem mu papier, a on? Daję ci, Stasiulek, słowo. Mówi, aj, to obywatel po spożyciu był. No to będzie źle. Ale ma pan szczęście, bo dziś ja tę sprawę prowadzę. 200 złotych mi pan da, to anulowanie czynu na sali zarządzę. Anioł nade mną czuwa. Już się do portfela zabieram, ale coś mi tak te jego wieprzowe oczka zabłysły. Musi, że to oszust chyba jest.
Wcisnąłem portfel z powrotem do kieszeni i mówię: a niech już tam po sprawiedliwości będzie. A on się tylko kwaśno uśmiechnął. Zrozumiał, że go przyjrzałem. No i biegłem jak głupi. Za 3:11 byłem pod salą. No i proszą mnie elegancko, po nazwisku, po numerze wezwania. Wchodzę. Patrzę. A tam za wielkim stołem ten z wieprzowymi oczkami siedzi. Ile mógł, tyle mi zasądził. Jeszcze karę za spóźnienie dał. Furmankę na rok prowadzić zakazał i jeszcze zdrowie kobyłki od weterynarza przedstawić kazał. Sodoma i Gomora. No i widzisz? Tak to jest. A gdybym jemu te pieniądze dał? Po co ja durny honorowo się postawił i o oszustwo go osądzał? No to uczciwy człowiek. Prawdę mówił jak na spowiedzi. Ludziom trzeba wierzyć, Stasiulek. Trzeba wierzyć. Nie przeproszę. Nie przeproszę. Niech mnie skarżą. Mogą mówić, przekonywać aż do jutra. Nie przeproszę. Żeby znowu wyjeżdżała do mnie z twarzą zwykła flądra? Ordynarna brama putra? Nie przeproszę. Zresztą nawet nie powinnam. Niech nie myśli, że honoru we mnie brak. A poza tym przecież sama sobie winna. Zaraz państwu wytłumaczę. Było tak. Ona pierwsza się czepiała. Ta szantrapa, ta walpurgia, ta grymała. To Sodoma, to Gomora do mnie z twarzą? Bezwstydnica. Wernichora. Powiedziała, że mam zeza. Ta fistuła. Ta Ofelia, ta Bereza. Niechże zajrzy raz do lustra. Ta egzema, mylomania, Zaratustra. Niech zobaczy raz po krakie. Nosek taki, usta takie, główka łysa z jednym kłachiem, a te ślipki... Boże mój, mnie wymyślać od potwora? No to mątwa, analiza terpsychora, to... Fluksja to zmora, katapulta z przeproszeniem, tfu! Poza tym przecież sama sobie winna. Wszystko powiem, wszystkie brudy powynoszę. Nie ulęknę się żadnego trybunała. Niech mnie skażą, niech powieszą, proszę bardzo. Za swój honor będę chętnie umierała. Za to potem, kiedy już pójdę do nieba, kiedy mnie na sąd ostateczny dadzą znak, to dopiero wszystko rąbnę tak, jak trzeba. Rzeknę: święty trybunale, było tak. Ona pierwsza się czepiała. Ta szantrapa, ta fistuła dyrdymała. A w języku strasznie harda limba jedna, mama łyga, halabarda. Że jej za to buzię skułem? Zasłużyła! Anomalia, molekuła. Ty jej nie znasz, Boże mój. Niech na przyszłość nie zaczyna. Anomalia, morwa jedna, witamina. To plastyka, to angina. Guadalupa, z przeproszeniem, twój! Wystąpi teraz przed nami Aleksandra Osiach, która reprezentuje Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika.
Aleksandra zaprezentuje nam fragment Malwiny, czyli Domyślności serca Marii Wirtemberskiej, a także fragment Kiedyś Adama Jerzego Czartoryskiego. Aleksandra Osiak. Miłym był, nader miłym dla Malwiny dzień jej imienin. Ten dzień, w którym tyle miała dowodów zajęcia się nią Ludomira. Ale ten dzień minął. Niestety. Najszczęśliwsze zawsze najprędzej mijają. Wróciwszy w wieczór do siebie, te słowa jego. Niech ta łąka przynajmniej przypomni kiedy biednego Ludomira. Słowa, które z tak bolesnym wyrzekł, był westchnieniem. Ustawnie w uszach jej, a raczej w sercu brzmieć zdawały się. Dotąd, bez żadnych trosk ani rozwagi, spokojnością używała tysiącznych przyjemności wypływających z przytomności Ludomira. Ale te kilka słów wyrzeczonych stały się urokiem, który ją nader z miłego oczarowania ocucił. Ta zielona niewiadomości zasłona, która jej oczom przyszłość i własne zakrywała serce, spadła raptem. Pierwszy raz Malwina pomyślała, że Ludomir mógłby ją porzucić. Pierwszy raz uczuła, że z nim słodycz życia by ją porzuciła. Z trwogą dostrzegała, ile jego pamięć w jej sercu wyryta. Z trwogą rozważała, że ten sam Ludomir, tak jej miły, tak do jej życia potrzebny, tak ukochany, zupełnie był jej nieznajomy. Że nie wiedziała, czem ani kim on jest. I że tajemnica, którą się otaczał, mogła występki, jak i nieszczęścia ukrywać. Nareszcie, że ten sam Ludomir, który nią zdawał się tylko być zajętym, nigdy nawet słowa o miłości nie wyrzekł. I szczególnym staraniem szukał tego, by sam na sam nigdy się z nią nie znajdował. Nie mając już nadziei zaśnięcia i strudzona najsmutniejszymi myślami, wstała. Lekko na siebie suknię wzięła, by wyjść z pokoju, sądząc, że świeże ranne powietrze osłabiony umysł orzeźwi. Okno otworzyła i wyszła na taras, który wokoło domu opasywał. Ranek najpiękniejszy, najpogodniejszy dzień obiecywał. Gęste krople rosy lśniły się na listkach ziół i kwiatów, które jej blaskom i świeżości dodały. Z daleka słychać było wesołe śpiewy oraczów i ryk trzód na pasze wychodzących. Ławka stojąca pod rozłożystym kasztanem wabiła ku sobie widok na Łachę, na Kępę, na Wisłę i kraina najpiękniejsza. Szczególnie ten widok miłym czyniły. Malwina zadumana weszła na wał, który panował nad brzegiem Łachy. Dzieją się czasem, gdy zakochani jakimś szczęściem zawsze trafnie znajdują się tam, gdzie mogą choć na chwilę ujrzeć cel swego kochania. Łatwą jest rzeczą do pojęcia, że ci, co jednostajnymi myślami są obdarowani, równie poniekąd działają. Malwina jedynie Ludomirem zajęta, jak on podobnie nią. Ten takoż był stał i wyszedł był do ogrodu. Przybiegł od niej niespostrzeżony. Straciwszy głowę, zupełnie padł do nóg Malwiny. Serce jej tylu przeciwnościami w ten moment było miotane. Malwina z pośpiechem wstała. Czuła, ile Ludomira kochała, że nie mogąc pojąć, by on się tego nie domyślał.
to słowo. Niewdzięczny. Z ust się jej wymknęło. Niewdzięczny. Z niewypowiedzianym uczuciem powtórzył Ludomir. Schwyciwszy belum Malwiny do serca go przyciskając, rzekł z zapałem. Chyba z życiem go stracę. Kiedyś, ach, to słowo pełne znaczenia. To nasze godło na kamieniu ryte. Przezeń są nikłe obecne zmartwienia. Karmią się czucia i nadzieje skryte. Kiedyś prowadzi każdego człowieka. Kiedyś to przyszłość, co wabi z daleka. Kiedyś się nasze nadzieje uiszczą. Los przeciwny się odmieni. Chociaż obce troski dzisiaj niszczą. Jutro będziemy złączeni. Ach, ulubione serca urojenia. W miłym zakącie, w dalekiej ustroni, mimo przeciwne świata omamnienia, użyjem związku. Dłoń w dłoni, serce do serca, co z daleka wzdycha. Kiedyś uczuję bliskie jego bicie. Przyjmie nas ustroń zielona i cicha. Będziemy razem wieść szczęśliwe życie. Usłyszymy teraz Jakuba Bednarskiego z Krasnostawskiego Domu Kultury. Jakub powie nam utwór Dziad i Baba autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego, a także utwór Rajski Chłopczyk autorstwa Jerzego Harasymowicza. Jakub Bednarski. Był sobie dziad i baba, stary, zwał się Taradaj. Żonę jego nazywano Taradajko. Nie mieli na świecie Bożym ani ziemi, ani złamanego szelonga, ani żadnej rzeczy, która jego jest. We wsi Czubatej Woli od niepamiętnych czasów najmowali sobie pustą chatę, w której niegdyś kowal mieszkał. Dziura to w ziemi była, nie chata, no ale się w niej żyło. Przebyli w niej około 50 lat, biedując, harując, z dnia na dzień, jak Bóg dał. Najgorsza była zima. Dziecka im Pan Bóg nie dał. Cudze też nie miały ochoty do tej biedy przystać. I siadywali tak sami, bo okrom kota i starej kury chudej nie było nikogo. Drugiemu to się wszystko wiedzie jak po maśle. A tu człowiek calusieńkie życie. Męczył się, pocił, harował, stękał i na starość nic nie uczuwał. Żeby choć przepił, zostałaby pamięć. Żeby zgrzeszył, pokutować nie żal było. Ano, życie się przewlokło, jak wóz po błocie i nie ma z niego nic. Jak się nie wiedzie, to się nic nie powiedzie. Człowiek by już i diabłu duszę dał, żeby mu trochę lepiej było na świecie. Baba się przeżegnała. Dziad się śmiał. Drzwi od sieni skrzypnęły. Dziad i baba ulękli się mocno i Taradaj z ławy się porwał. Zamilkli oboje. Wszedł do izby jegomość, licho wie do czego podobny, w kusym płaszczyku, w kapelusiku na głowie, jak grzybek przydeptany, w pluderkach zaciasnych, z kijem w ręku, bo trochę na jedną nogę nakuliwał.
konisko mi w drodze padło. Nie macie konia? Ani konia, ani kobyły, ani kozy nawet. Daleko do czarnego stawu? Ani ja znam, ani ja wiem. Coś tu u was ubożuchno. Ale my właśnie o tym. Dola, dola i na starość nie zostało nic. Nawet na owinienie palca. Gdybym wam tak parę tysiączków złotem, co byście z nimi zrobili? Obojgu się oczy roześmiały. Gdybyście mnie tylko na drogę wyprowadzili, która mimo wężowe oko idzie do chytkiego, damym ja już sobie poradził. A wiecie, litość mam nad wami. Dam wam parę tysięcy czystym złotem, czerwońcami. Żarty! Baba się do dziada zbliżyła i szepnęła. Uchowaj Boże, on ci w drodze głowę ukręci. On ją sam sobie skręci i beze mnie, jak rozumieć nie będzie. Taradajowi na myśl przyszło, że o diable gadał pod wieczór i rzekł spluwając: ja duszy swej nie sprzedam. A po jakiego kata mi twoja dusza, głupi człowiecze? Tato, smród i paskudztwo, ja jej nie chcę. Mam litość nad wami. Na, oto 2000 obrączkowanymi. I począł wykładać dukaty na stół. A złoto tak się świeciło, że aż za oczy chwytało. Wyraźnie przecie powiedział, że duszy nie chce. No, dziejże się wola Boża! I począł wiązać dukaty do chusty, którą baba podała. No, dziej się wola Boża, poprowadzę was na drogę do chytkiego. Trzeciego czy czwartego dnia po wsi pletli, że Taradaj ćwierci pożyczał z karczmy, w której na dnie było trochę smoły. Gdy ćwiartkę odnosił, znaleźli do niej dukat przylęgnięty. Inni mówili, że diabłu duszę sprzedał. Jeszcze inni, że stara kura znosi jaja dukatów pełne. Nareszcie inni, że miał barana w komorze, który jak się strząsł, sypały się z niego czerwońce. Najgorsza była rzecz, że wieczorami, dzień w dzień się kłócili, co z pieniędzmi zrobić. Żeby nie ta baba stara, bestia! Jeszcze bym sobie młodą żonkę wziął i gospodarstwo prowadził. Żeby nie ten dziad stary, co mi życie związał, żebym takie pieniądze miała. Około pół wieku ze sobą przeżyli. I dla tych pieniędzy znienawidzili się. I jak tylko spotkali, ząb za ząb gryźli. Przyszły i inne kłopoty. Ludzie o pieniądzach się dowiedzieli. Ten i ów zaglądał. Posądzano dziada o kradzież, o rabunek. Nareszcie przymknięto do kłody. Szczęściem pieniądze wprzódy w ziemi zakopał. Taradaj, dostawszy się do niewoli, już był tak nieszczęśliwy, że włosy sobie darł z głowy. Przeszedł miesiąc czy więcej, dziada wypuszczono. Wprzódy wtedy na ogród szedł za chatę, gdzie pieniądze były zakopane. Dziad kroki wyliczył, miejsce znalazłszy, patrzy, a w dołku coś wcale do pieniędzy niepodobnego. Pieniędzy nie było. Wieczorem oboje siedzieli pochmurnie. Nazajutrz mówią, że Taradaj się na gruszy obwiesił, a żona ze wsi zniknęła bez wieści.
żeby głupiego człowieka zwieść, na to diabła nie trzeba. Dosyć trochę pieniędzy. Mój ojciec był diabłem, a matka najbrzydszą anielicą, co po kuchni rajskiej latała w białej spódnicy z żółtym pasem u dołu. Jestem ich synem, o twarzy dziobatej, koloru cegły. Mam wystrzępione nietoperze skrzydła. Nosiłem zawsze na swym ramieniu do kąpieli apostołów. Ale Bóg, aż się Biblią zasłaniał, tak mej twarzyczki nie lubił. I mówił, ty pieski niebieski, więc mnie pomiot diabelsko-anielski wyniosły w pyskach żółte Huberta pieski. I zostałem w kościółku, w wieżówku. Tam miałem omiatać ze skórzu szczyty ołtarzy i oko opatrzności rumiankiem przemywać, który miałem rwać, wylatując przez okno zakrystii. Rumianek rósł pod plebanigankiem. I miałem jeszcze chichotać na szczycie organów, by ludzie uwierzyli w szatanów. A za to pleban na moje legowisko na świeczniku nie dawał więcej nad jedną wiązkę słomy. A na śniadanie zamiast gromnicy jedną maleńką świeczkę. Rozumiecie? Jednej gromnicy mi żałował, pleban gruby jak kopa. Mnie, rajskiemu chłopczykowi w niebieskiej bluzce, o nóżkach cienkich, jak Pana Boga wykałaczki. Usłyszymy teraz Malwinę Bator z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Malwina powie nam fragment 30 sekund Sylwii Murzyńskiej, a także utwór, który nie ma tytułu, ale zaczyna się słowami właściwie Jak mam się urodzić, autorstwa Anny Matysiak. Malwina Bator. Dzień przed pierwszą komunią świętą idę z matką do kościoła. Mojego ojca nie ma, jest cała moja klasa, dzieci z rodzicami, wszyscy inni ojcowie, dzieci z innych klas, wszyscy. I ja, w sukienusi, w groszki jak aniołek. Staję w kolejce do tej budy drewnianej. Siedzi w tym całym konfesjonale najgorszy ksiądz z całego kościoła. Mówią na niego szklane oko. Jak na ciebie patrzy, to nigdy nie wiesz, czy na ciebie, czy w boka, może całkiem gdzie indziej. Chciałam stanąć w kolejce do innego księdza, ale mi nie pozwolono. Akurat tam nas pchnięto, jak barany na rzeź. Puk, puk! Następny. Puk, puk! Następny. Puk, puk! Następny do zarżnięcia! Co było dalej? Co się stało, gdy odpukany przede mną Antoś poszedł do ławki z cichym płaczem? Oto czas na mnie. Na mój występ. To idę. Voilà. Klęczę przed szklanym okiem i mówię drewnianym od ściśnięcia głosem. Mówię po kolei jak w pacierzu. Kłamałam, choć nie kłamałam. Byłam niegrzeczna, choć nie byłam. Nie słuchałam mamy, choć słuchałam. Biłam się z rodzeństwem, choć tylko im oddawałam. Chciałam sukienkę w groszki. Chciałam. I na koniec. Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję. Obiecuję poprawę i proszę Cię, Ojcze, o pokutę i rozgrzeszenie. Amen. Nie ma pukania? Nic
nie rozumiem. Nie rozumiem, co on mówi. Proszę, żeby powtórzył, ale nadal nic nie rozumiem. On podnosi głos i mówi tak głośno, że cały kościół słyszy. Możesz odejść, nie dostałaś rozgrzeszenia. Co? Nie wierzę. Podchodzę do niego, on patrzy nie wiadomo gdzie, czy na mnie, czy w bok. Gębę ma groźną niemiłą, macha na mnie ręką zniecierpliwiony. Odejdź, odejdź! Nogi mi się trzęsą pod tą błękitną sukieneczką, groszki na niej drżą. Głos mi się trzęsie, grzęśnie, urywa, klucha, łzy, wszystko naraz. Nie wiem, co robić! Co robić? Ale proszę księdza, co ja mam teraz zrobić? Wszyscy na mnie patrzą. Cały kościół, cała klasa, sąsiadki. Nikt mi nie pomaga, nikt mnie nie ratuje. W końcu idę w stronę mamy, ale wiem, że ona też mi nie pomoże. Ona jest wściekła, ledwo panuje nad sobą. Zaraz ją szlak jasny trafi. Ale póki ludzie są wokół, nie zabije mnie, nie zabije. Więc idę do niej. Wszyscy na nią patrzą, na mnie patrzą. Boże, jaki wstyd! Mamo, co ja mam robić? Nie wiem. Nagle woła mnie inny ksiądz. Podchodzę, on prosi, żebym nie płakała. Mówi, że mnie wyspowiada. Tym razem dostaję rozgrzeszenie, ale to już niczego nie zmienia. Jestem naznaczona, brudna, zła. Jestem najgorsza. Ja rozdarta, rozdzielona na siebie czystą w błękitnej sukieneczce i ta druga, zła, odgoniona od tej drewnianej budy, od konfesjonału, odgoniona w pizdu na dno piekła. Chodzi o to, że chciałam tę sukienkę w groszki, tak? Czy może o to, że kręcącą? Jak się kręciła sukienka, to była zabawa, o to chodzi? W którym miejscu dziecko w ogóle popełnia grzech? Co takie dziecko rozumie z tych grzechów? Ja niewiele rozumiałam. Nawet nie za bardzo wiedziałam, jakie grzechy popełniłam. Zbyt ciężkie grzechy 9-letniego dziecka, aby je wybaczyć? Wyjaśnij mi to, spowiedniku katolicki, katechizmie święty. Bo mnie bierze gniew. Wielki grzech główny, gniew, którego nie sposób nie poczuć, bo jest zwykłą emocją. Emocją, która się dzieje, prawda? Czuję wielki wstyd. Wstyd. I nienawiść do tego księdza, który nie wiadomo gdzie patrzy, i do tego kościoła, i do tych wszystkich ludzi w tym kościele, i do mojego ojca, którego w nim nie ma. Po raz pierwszy w życiu czuję czystą nienawiść. Jest to w domu Boga. Boga, zwanego miłością. Boże, broń mnie przed miłością. Właściwie, jak mam się urodzić do połowy zanurzona w czarnej próżni? Tak mnie wydarto, wyparto, aż wypadłam na piach. Ale nie, byłam dokończona. Czarne nitki ciągnęły się za mną, mocno przyczepione po pierwszej stronie. A na ramionach? Resztki pancerza łusek i błon. Dlatego serce mam czarne. Przed nami wystąpi teraz Julia Ćwikła z zespołu szkół w Biłgoraju.
Julia zaprezentuje nam utwór Kółko Cypriana Kamila Norwida, a także fragment Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. Julia, dziękuję. Człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza, kiedy myśl w twojej głowie jako iskra w chmurze zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza i tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze. Gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl rozniecisz, już czekają w milczeniu, jak gromu żywioły. Tak czekają twej myśli, szatan i anioły. Czy ty w piekło uderzysz, czy niebo zaświecisz? A ty jak obłok górny, ale błędny. Pałasz i sam nie wiesz, gdzie lecisz. Sam nie wiesz, co zdziałasz. Ludzie, każdy z was mógłby. Samotny, więziony, myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony. Jak? Jak niewiele jest ludzi. Jak nie ma prawie pragnących się objawić. Przychodzą, przechodzą, odpychają się, tańcząc ze sobą lub w zabawie poufnej kłamią płynnie, serdecznie się zwodzą, ni współcześni, ni bliscy, ani sobie znani, ręce imają, śliniąc się szczelnym uściskiem, głębia pomiędzy nimi w re i oceani, a na jej pionach oni. Bliscy czym? Nazwiskiem. Świat zaś mówi, to swoi, to kółko domowe, to nasi. Szczerzej, niebo łączy lazurowe tysiąc ludów, co rżną się przez wieki. Bo szczerzej z każdego, aby jeden wspólne niebo wierzy. Oni zaś tańczą. Łonem zbliżeni do łona. Polarnie nieświadomi siebie i osobni. Dość, że nad nimi jedna lampa zapalona i moda jedna wszystkich wzajemnie podobni. To nasi. Mapę życia, gdyby kto kreślił z wysoka jak mapę globu. Góry i pustynie przyniosłyby się w jedno krótkie mgnienie oka. Ocean by zaś przepadł. Gdzie łza drobna płynie. Koncert pierwszy zakończy Maja Krause z Centrum Kultury w Rykach. Maja wykona utwór Rozmyślenie na dworcu Jonasza Kofty, a także fragment zaplecza Marty Sirwit. Maja Krause. Na wszystkich dworcach świata, w poczekalniach, na peronach, każda rozmowa o życiu zostaje niedokończona. Podróżni różni.
nic się nie różnią. Na dworcach każdy staje się próżnią. Jest tak jak wszędzie. Szczęście, nieszczęście. Tylko, że w pędzie. Tylko, że częściej. Na wszystkich dworcach świata daleką drogą olśnienie toczysz się losu koleją po swoje przeznaczenie. Suma powrotów i pożegnań daje w efekcie zero. Niektórym życie jak pociąg, niektórym życie jak peron. Wsiadają, wysiadają, w bufetach piwem się raczą, przyjeżdżają, odjeżdżają, płaczą. Gubią się, odnajdują, walizy taszczą. Zjadani, wypluwani, dworców studrzwiową paszczą. Niech wszystko działa, zgodnie z rozkładem. Pociąg odchodzi, ja nie pojadę. Czujesz zapach pomidora i polędwicy? To jest bułka do zjedzenia w pracy. Zrobiła ją mama. Wierzyła, że zjem. Bo nie chciałam masła do kanapki. Gdybym jej nie jadła, nie obchodziłby mnie skład. Kręcisz głową. Afryka głoduje. Ludzie umierają. Bezdomni, samotne matki, sieroty, wojny, uchodźcy, na ofiary kataklizmów, wykrzywione od płaczu usta, wypukłe brzuszki, a ty? A ja wyrzucam jedzenie. No to zrób paradę. Opluj mnie manifestacją, bo wyrzucam jedzenie, bo noszę futra, bo jem mięso, bo nie jem mięsa, bo jem ryż, a biedni Koreańczycy umierają z głodu. No rób dalej wymówki, rzuć we mnie jajkiem. Jestem niewdzięczna demokracji za wolność wyboru chleba i szczepu szpinaku. Obraź mnie i rzuć dużym, soczystym pomidorem, bo chytrze z globalizmem współpracuje, wyrzucając jedzenie. Jest mi tak samo źle. Boję się jeść, nie jeść. Sama w sobie wprowadzam stan wojenny. Co tam masz? Podręcznik lekarza domowego. Małe wademekum straszenia. Myślisz, że mnie przestraszy szybka śmierć przez zagłodzenie? Nie boję się szkarlatyny, kurzej ślepoty, a witaminozy. Wiele o nich wiem, znam wroga. Nie boję się, że wypadną mi zęby, ale że nikt nie zauważy, gdzie jestem. Nikt nie zauważy, gdzie jestem. Dziękujemy wszystkim, a ja teraz poproszę jurorów, może dwójkę jurorów, zdecydujcie sami, którzy. I poproszę ich o wręczenie podziękowań dla uczestników, a także dla instruktorów. Czekamy. Pani ręce wzlamy, a Michał już dostawał tam magiczne torby. Z przyjemnością chcielibyśmy wręczyć podziękowanie pani Antoninie Dobrzyńskiej. Pani Katarzynie Ignaciuk-Bilskiej. Kolejne podziękowanie wręczamy pani Natalii Dyjak. Zapraszamy panią Aleksandrę Osiak.
Gratulacje. A teraz zapraszamy pana Jakuba Bednarskiego. Kolejne podziękowanie otrzymuje pani Malwina Bator. Zapraszamy panią Julię Ćwikłę. Oraz panią Marię Krause. Pani Marta Łaska. Pan Sławomir Żyłka. Pani Anna Magdalena Filipiak. Pan Stanisław Kliszcz. I pani Celina Wojtak. Jurorzy już przybyli, także myślę, że drugi koncert 67. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Turnieju Wojewódzkiego w Lublinie, myślę, że możemy zaczynać. Koncert ten rozpocznie Lucyna Wienia z Biłgorajskiego Centrum Kultury. Lucyna wykona fragment Beniowskiego autorstwa Juliusza Słowackiego, a także fragment Po drodze życia autorstwa Jana Andruszewskiego. Lucyna Wienia. Sawa na siodle oparł się, dziewczyna siadła przy źródle i czesała włosy. A do niej Sawa: oj, moja Swentyna, latasz po stepie jak cygańczuk bosy, a czerwieniejesz teraz jak kalina. Oj, będzie łycho, toż to moje losy. Chciał ja się mieczem wyrąbać na panka, a siostra wyjdzie na łycho, cyganka. Na licho wyjdę czy na spokojnicę, a tobie to co? Ty wyjdź na hetmana. Znajdź sobie jaką piękną krasawicę, córkę starosty albo kasztelana. Taj się żeń. Ja ci ubiorę w brusznicę korowaj. Sama pójdę w step Bojana, gdzie mi śpiewają kwiaty i żurawie. A spać nie będę na wproszonej ławie. Mnie świat szeroki, jak złotego gila przedała kiedy Włochom guślarycha. Ty na kurhanie dumał czarumyla, gdzie tobie dumy piała janczarycha, a mnie Włoch bił, bił, oj, łzami rozchyla palce, gdy ja myślę, jak ja była licha, jaka ja
Bidna była niewolnica. A dziś co ze mnie? Wiatr i gołębica. Nie łaj mnie, ale na stepy wyprowadź. Pocałuj, zapłacz, świśnij, taj i polecę. Gołębie moje umieją tańcować. Na chleb zarobią, na cerkiewne świece. Będzie mnie za co ubrać i pochować. Albo ja martwa pójdę w pław po rzece, a gdzieś rusałki srebrne wezmą sobie i pochowają w śpiewającym grobie. Taj będzie koniec z żałośną swętyną. Oj, nalatała się ja po kurhanach. Oj, nakarmiła się gorzką kaliną jak jemiołuszka. Była ja przy panach i była między chłopami caryną. A, wszystko smutno. Chodzę jak w kajdanach, ni ojca, ani matki na tym świecie. Groszów zebrała co? Taj wiatr rozmiecie. Sawa jak szatan zmarszczył się. Co? Straciłaś już swój srebrny wianek. Przydybał ciebie ja, moja kraszanko, przy tobie jakiś złoty marcypanek, szlachcic. Co ty robiła z nim? Mów, poganko! Co ty robiła z nim przez cały ranek? Cóż, oszukana, ha? Kwiatku kaliny, a kiedy prosisz na ślub i na chrzciny? Nie rzekła na to nic, lecz zamyślona wstała, smuknęła i ptaki srebrnymi ubrawszy swoje wysmukłe ramiona pokłoniła się bratu aż do ziemi. I chwilę stojąc przed nim pokłoniona, jak brzoza listki wiejąca złotemi, wstała i nogą jakiś zygzak chiński kreśląc na piasku, rzekła: słysz, Caliński, pomiędzy nami stoją te chramoty. Aż przyjdzie rzeka i ten piasek zmyje. Aż przyjdzie zjeść ten piasek piorun złoty. Aż przyjdzie wąż skrzydlaty i wypije. Ani mnie ujrzysz. Ani ja wiem, kto ty, ani ty wiedzieć będziesz, gdzie ja żyję? Łzami kupiła ja ten świat podniebny. I komu zechcę, dam pierścionek srebrny. Przyjdź, gdy będziesz bardzo smutna i gdy ci zimno będzie jak astrom poważonym mrozem. Przyjdź w ten czas i odkryj mi smutek twój i grzechy i spocznij po drodze życia. Zwalane kurzem, podarte cierniem, zziębłe stopy twoje obmyję łzami. Ogrzeję u mej piersi. W ogrodzie mej duszy jest kaplica z białych lilii. A na jej ołtarzu płonie ból, który wiele wie, a przebaczył wszystkiemu.
Jego światło cię ozłoci, jak zachód złoci zapłakane deszczem kwiecie. I będziesz tak jasna, że lilie pochylą się przed tobą, bo będziesz bielsza od nich. I staniesz się cicha i dobra, jak cierpienie. Siostro moja, biała kochanko mego bólu. Wystąpi teraz przed nami Antoni Salitra, który także reprezentuje Wilgorajski Centrum Kultury. Antoni zaprezentuje nam Stefę Akermańskiej Adama Mickiewicza, a także fragment Wschodu autorstwa Andrzeja Stasiuka. Antoni Salitra. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. Omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo. Gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok. To jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr. To weszła lampa Akermanu. Stójmy. Cicho. Słyszę ciągnące żurawie, których nie dościgłyby nawet źrenice sokoła. Słyszę, kiedy się motyl kołysa na trawie, kiedy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy. Tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy. Nikt nie woła. Wieczorem oglądaliśmy telewizję. W chińskiej była olimpiada, w rosyjskiej poza olimpiadą i ogólnotelewizyjnym śmieciem wojna, to znaczy katastrofa humanitarna w Osetii Południowej. Pod takim hasłem nadawano doniesienia na każdym kanale. Na górze ekranu wciąż zjawiał się pasek z tym napisem. W kółko pokazywano te same 3 albo 4 zdjęcia ze zrozpaczonymi starymi ludźmi na tle ruin. Rosyjscy żołnierze nieśli im pomoc. Próbowaliśmy znaleźć w mieście internet. Nikt nic nie wiedział. Aż w końcu ktoś pokazał nam parterowy barak. Ale to było coś w rodzaju biura ochrony. Na stole stał komputer, wokół siedziało paru ponurych typów w czarnych uniformach i wysokich, sznurowanych butach. Nawet nie próbowaliśmy. Z perspektywy Zabajkalska ta wojna wydawała się nierealna. Tak jak sama Gruzja. Plamka. Okruch przylepiony do wielkiego, nieforemnego cielska Rosji. Ten kraj był za duży, by istnieć w zwyczajny sposób. Wszystko odbywało się gdzie indziej. Jakby na innej planecie. Czy w ogóle można być obywatelem Rosji w taki sam sposób, jak jest się obywatelem Polski, Francji, Węgier, czy nawet Europy? Czy można czuć odpowiedzialność za to, co
wyrabia twój kraj. Kraj o długości 9000 kilometrów. Z perspektywy zabajkalska wydawało się, że Rosja może zrobić właściwie wszystko, a w jej mieszkańcach wzbudzi to znikome zainteresowanie. Albo nie wzbudzi żadnego. Słyszymy teraz Natalię Polkowską z Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Majoracie. Od Natalii usłyszymy fragment W nocy z soboty na niedzielę autorstwa Olgi Tokarczuk, a także utwór Marionetki autorstwa Cypriana Kamila Norwida. Natalia Polkowska. W nocy z soboty na niedzielę Bóg stworzył narkotyki. Było kilka minut po północy, więc nie wolno mu było już pracować. Można powiedzieć, że stworzył narkotyki nielegalnie. Poszedł do kuchni napić się czegoś mocniejszego. Ogarnęły go nagłe wątpliwości i nieokreślony niepokój. Zastukał w rurę. Po chwili usłyszał człapanie sąsiadki. Jak idą prace nad stworzeniem świata? Oj, nie wyglądasz dzisiaj dobrze. Właściwie to wyglądasz jak własna śmierć. Skończyłeś? Skończyłem. I jak poszło? Jestem przerażająco zmęczony i czuję, że coś nie tak. Sąsiadka otworzyła klapę świata. Masz rację. To nie jest dobre. Nie obraź się, ale jakoś dużo tego wszystkiego. Jakieś takie krzykliwe i nie do zniesienia. Jedną z fundamentalnych cech rzeczywistości jest to, że nie da się jej znieść. Dlatego dodałem tam czas. Sąsiadka zamknęła klapę, wróciła do stołu i nalała obojgu solidną porcję whisky. Nie wydaje ci się, że dałeś tym nagim dwunogom trochę za dużo władzy? Dla ciebie to najlepiej nic nie robić, nic nie stwarzać. Mogłabyś mnie choć raz pochwalić. No już dobrze, już dobrze. Są tam i fajne rzeczy. Z tego wszystkiego najbardziej podoba mi się muchomor. To prawdziwe dzieło sztuki. Coś, co jest kompletnie niepotrzebne, a jednak nas zachwyca. Może to z powodu urody, bo taki czerwony i w kropki. Sąsiadka westchnęła i pociągnęła ze szklanki. Ogólnie to spieprzyłem sprawę. Nie wyszło mi, a najbardziej to z ludźmi. Oni mi wyszli tacy niespokojni, agresywni z byle powodu, ciągle niezadowoleni i pazerni. Będą nieustannie krzyczeć spod tej klapy, a ja się będę denerwował. No nie można powiedzieć, że spieprzyłeś. Zawsze są jakieś możliwości naprawienia. Już za późno. Jest niedziela. Ach, daj spokój. Przecież ty tu rządzisz. A gdybyś tak wymyślił kilka pięknych mikstur, co? Żeby tych ludzi
trochę oszołomić. Dać im piękne chwile? Dobre. Zrób tak, żeby musieli ciągle to brać, szukać tego, marzyć o tym, żeby ich to wiązało, osłabiało, żeby odwracało ich uwagę. No, nie to miałem na myśli. Ale wtedy miałbym dwa w jednym. Trzymałbym ich na wodzy i nie domagaliby się wtedy wyjścia poza klapę. Kochana, jesteś genialna, genialna. Która godzina? 5 po 12? Jest już niedziela? Cholera jasna! Z prawnego punktu widzenia przecież możesz zrobić aneks. Jesteś w końcu bogiem. Tak mówisz? Bóg skoczył na równe nogi i zabrał się do pracy. To musi zadziałać. To musi zadziałać, zanim zaczną się kłopoty z jabłkiem. Otwórz klapę i wrzuć. Niech spadnie, gdzie spadnie. Oni uwielbiają słowo przypadek. Gdy Bóg skończył, zatrzasnął klapę i długo siedział w milczeniu. A niedziela rozkwitła nad światem. Jak się nie nudzić, gdy oto nad globem milion gwiazd cichych się świeci, a każda innym jaśnieje sposobem, a wszystko stoi i leci. I ziemia stoi, i wieków otchłanie, i wszyscy żywi w tej chwili, z których jednej kostki nie zostanie, choć będą ludzie jak byli. Jak się nie nudzić na scenie tak małej, tak niemistrzowsko zrobionej, gdzie wszystkie wszystkich ideały grały, a teatr życiem płacony. Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić. Nudy mnie biorą najszczersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę? Czy wiersze? Czy nic nie pisać? Tylko w słońca blasku siąść, czytać romans ciekawy? Co pisał potop na ziarneczkach piasku? Pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób przeciw tej nudzie przeklętej. Zapomnieć ludzi, a bywać u osób. Krawat mieć ślicznie zapięty. Wystąpi teraz przed nami Julia Semczuk, również z Gminnego Ośrodka Kultury w Lanie Majoracie. Julia powie nam moją piosenkę Cypriana Kamila Nowida, a także Chodź, opowiem ci świat Katarzyny Nosowskiej. Julia Semczuk. Źle. Źle zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu, ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Nie rozerwę, bo silna. Może święta, choć mylna. A może nie chcę rozerwać tej wstążki?
Ale wszędzie, o, wszędzie, gdzie ja będę, ta będzie. Tu w otwarte zakłada się książki. Tam u kwiatów zawiązką, o, gdzie stoczy się wąsko, by jesienne na łąkach przędziwo. I rozmdleje stopniowo, by ujędrnić na nowo i na nowo się zrośnie w ogniwo. Lecz nie kwiląc jak dziecię raz, wywalczę się przecie. Niech mi puchar podadzą i wieniec i włożyłem na czoło i wypiłem, a wkoło jeden mówi drugiemu: szaleniec, szaleniec. Więc do serca o radę dłoń poniosłem i kładę, alić, nagle zastygnie prawica. Głośno śmieli się oni. Jam pozostał bez dłoni, dłoń mi czarna owiła pętlica. Źle, źle zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie, ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu, ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Lecz nie kwiląc jak dziecię, raz wywalcza się przecie. Złotostruna, nie opuść mnie lutni. Czarnoleskiej ja rzeczy chcę, ta serce uleczy. I zagrałem. I jeszcze mi smutniej. Niemowlę ma wszystko nowiutkie. Począwszy od gładziutkich piętek, na zawartości główki skończywszy. Proces zużywania różowiutkich stópek rozpocznie się wraz z pierwszym kroczkiem. A główkę, główkę wypełni efekt obserwacji i słuchania opowieści dorosłych, pochylających się nad kołyską. Dziecko funkcjonuje w trybie nagrywania. Jest zapatrzone i zasłuchane w dorosłych narratorów. Przyjmuje wszystko za pewnik. Czym skorupka za młodu nasiąknie? Oj, co ty tam wiesz? Marsz do swojego pokoju, dzieci i ryby głosu nie mają. Te słowa stały się mantrą. Mantrą, która samoistnie odtwarzała się w mojej głowie. W podstawówce, nawet gdy znałam prawidłową odpowiedź na pytanie, nigdy nie odważyłam się podnieść ręki, bo przecież co ja tam wiem? Nie poszłam na studia, bo czułam się głupia. Uważałam, że jestem bez szans. A chłopcy? O, chłopcy też nie mają lekko. Musisz być kimś. Zażynają się więc, byleby kimś zostać. Nawet za cenę niebycia sobą. Tak więc narracja, płynąca z wielu ust, pochylających się nad kołyską, staje się narracją obowiązującą. Czasem rozważam sens istnienia. Może sprowadza się on do żmudnego wygrzebywania się z tych wszystkich stereotypów lub powrotu do najbardziej nieskalanej wersji siebie. To takie ekscytujące. Rozejrzeć się i bez żadnych obciążeń sprawdzić, co myślimy o świecie. Kiedyś odważnie zanegowałam, że nie jestem głupia. I nagle
poczułam się wolna. Żyje mi się lepiej, odkąd samoistnie dostrzegłam, że świat i ludzie nie są tacy źli, jak mi wmawiano. A wszczepiana podejrzliwość być może sprawiła, że coś lub kogoś przegapiłam po drodze. Chcę odważnie wysunąć głowę, którą do tej pory ze strachu chowałam w ramiona. Dlatego Vara, Vara ode mnie tym wszystkim, którzy będą próbowali wcisnąć ją tam z powrotem. Usłyszymy teraz Mikołaja Niedzielę z Bukowskiego Ośrodka Kultury. Mikołaj powie nam Beniowskiego autorstwa Juliusza Słowackiego, a także fragment Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry'ego w tłumaczeniu Jana Szwekowskiego. Mikołaj Niedziela. Młodości, każ się tej łabędzi i marzy z ognia i złota unosić po świecie. Niech szumi wino w twojej platońskiej czarze, na głowie niechaj będzie wonne kwiecie. A blisko ślubów wysokich ołtarze, gdzie saturnowy wąż się z ogniu wplecie. Tam ślubuj przyszłość. Muza mdleć zaczyna. Dajcie mi bursztyn i róże i wina. Kłębami dymu niechaj się otoczę. Niech o młodości pomarzę półsenny. Czuję, jak pachną kochanki warkocze. Widzę, jaki ma w oczach blask promienny. Czuję znów smutki tęskne i prorocze. Wtóruje mi znów szumiąc liść jesienny. Na próżno serce truciznami poim. Kochanko pierwszych dni, znów jestem twoim. Patrzaj, powracam oto bez serca, bez sławy jak obłąkany ptak i u nóg leżę. O, nie lękaj się ty, że łabędź krwawy i ma na piersiach rubinowe pierze. Jam czysty, głos mój śród wichru i wrzawy słyszałaś w równej zawsze strojnej mierze. U ciebie jednej on się łez spodziewał, bo ty wiesz, jak muszę cierpieć, abym śpiewał. Idź nad strumieniem, gdzie wianki koralów na twoje włosy kładła jarzębina. Tam siądź i słuchaj tego wichru żalów, które daleka odnosi kraina. I w pieśń się patrzaj te, co jest z opalów, a więcej kocha ludzi niż przeklina. I pomyśl, czy ja duszę mam powszedną? Ja, co przebiegłszy świat, kochałem jedną. Nie powinienem jej słuchać. Nigdy nie trzeba słuchać kwiatów. Trzeba je tylko wąchać i oglądać. Mój kwiat napełniał swoją wonią całą planetę, ale nie potrafiłem się nim cieszyć. Historia kolców, która tak mnie rozdrażniła, powinna rozczulić.
Nie potrafiłem jej zrozumieć. Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów. Czarowała mnie swoim pięknem i zapachem. Nigdy nie powinienem od niej uciec. Powinienem odnaleźć w niej czułość pod przykrywką małych przebiegłostek. Kwiaty mają w sobie tyle sprzeczności. Lecz byłem za młody, aby umieć ją kochać. Kiedy po raz ostatni podlał różę i już miał ją przykryć kloszem, poczuł, że chce mu się płakać. Do widzenia, powiedział róży. Lecz ona nie odpowiadała. Do widzenia! Róża zakaszlała. Lecz nie z powodu kataru. Byłam niemądra. Przepraszam cię. No, spróbuj być szczęśliwy. Zdziwił się brakiem wymówek. Stał. Zupełnie zbity z tropu, trzymając klosz w powietrzu. Nie rozumiał tej spokojnej słodyczy. Ależ tak, ja cię kocham, mówiła Róża. Nie wiedziałeś o tym z mojej winy. To nie ma znaczenia, ale byłeś równie niemądry jak ja. Spróbuj być szczęśliwy. Pozostaw spokojnie tę planetę. Ależ przeciągi! Nie jestem już tak bardzo zakatarzony. Chłodne powietrze nocy dobrze mi zrobi. Jestem kwiatem. Ale dzikie bestie! Muszę poznać dwie lub trzy gąsienice. Jeśli chcę zawrzeć znajomość z motylem, to podobno takie rozkoszne. Bo któż by mnie potem odwiedzał, gdy ty będziesz daleko? A jeśli chodzi o dzikie bestie, nie boję się nikogo. Mam kolce. Nie zwlekaj. To tak drażni. Zdecydowałeś się odejść? Idź już. Nie chciała, aby widział, że płacze. Była przecież tak dumna. Usłyszymy teraz Julię Bartniczak, która reprezentuje Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Bryka. Julia powie nam Świtezianka Adama Mickiewicza, a także fragment Chłopu Władysława Stanisława Reymonta. Julia Bartniczak. Jakiś to chłopiec. Piękny i młody. Jaka to obok dziewica. Brzegami sinej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu skosza daje maliny, a on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. O każdej porze w tutejszym widzą się Boże. Młody jest strzelcem w tutejszym Boże.
Kim jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić, kto pragnie. Gdzie uszła? Nikt jej nie zbada. Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Podszedł doń. Podszedł doń Piszołka i rzekł głośno. O Jezus. Podszedł doń Piszołka i rzekł głośno w karczmie. Już wszystkie we wsi zgodziły się na jedno, że trze jagnę wygnać ze wsi. A ty rzeknij swoje, Antoni. Ucichło w karczmie. Wszystkie oczy wlepiły się na niego. Byli prawie pewni, że się sprzeciwi, ale on wyprostował się i rzekł głośno. Ja w gromadzie żyję i z gromadą trzymam. Chce ta ją wypędzić? Wypędź ta. Chce ta ją posadzić na tronie? Posadź ta. Zarówno mam jedno. Odgarnął ręką zalegające tłumy i wyszedł bez spojrzenia na kogokolwiek. Jeszcze po jego wyjściu radzili aż do świtania. Wystąpi teraz przed nami pani Edyta Zalewska, która reprezentuje Miejski Dom Kultury w Dęblinie. I tutaj informacja dla jurorów. Pani Edyta jest w kategorii dorosłych. Pani Edyta powie nam fragment Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego, a także Walczyk Agnieszki Osieckiej. O, starzejesz się, Szymuś. Mój Boże. Chociaż dla mnie zawsze będziesz kawaler pierwsza klasa. A powiedz, która? A to jak do sklepu przyjdzie, nic cholerze nie sprzedam. Wynocha tyś dziro, a jedz kup do miasta. Wielka mi urzędniczka pierników by se kupiła. Gówno se kup. Panno święto, jak ty wyglądasz? A topiłeś się, czy co? A cieknie z ciebie jak ze psa. Pewnie u jakiejś dziry by. A to trzeba było tam zostać. A mnie przyszedłeś głowy zawracać? Odkąd sklep otworzyła, liczę. Wciąż za dużo te półworka. A ta żaba księgowa. Tylko czeka, żeby mnie stąd wyrzucić. A wsadzić tu tego swego najducha? Kiedy przyjdzie do sklepu, zawsze jej coś źle. A gdzie muchów za dużo? A przecie wisz lepki? No takie to lepki gównem smarowane. A sklep to we wsi jest, nie w mieście, to i muszą być muchy. A innym razem, że nie zamiecione, to se zamiataj cholerą. A w umowie nie stoi, że ja mam zamiatać. Albo każta ludziom buty zezuwać przed sklepem, a to nie będzie trzeba zamiatać. Co ja zrobię, że jej chłop na mnie leci? To niech leci na ciebie, a bronię ci? A, tylko
tylko że z takimi gałami, to i diabeł by nie poleciał. A panno Kasieńko! Panno Kasieńko i panno Kasieńko! I śmieje się dziad, jakby szczura butem przydeptywał. Idź pan w cholerę, panie Marzec! Tu jest sklep, a nie co się panu wydaje. A ta jędza z Krokowa. Bój się pana Boga, Kaśka! Ty przez tych chłopów do piekła pójdziesz! To się razem spotkamy. No piekło to wiecie, gdzie mam. Przecież ty się ledwo na nogach trzymasz. A takiś pijany. A to ci głowę wytrę, albo ci cieknie. Ty to masz? Te włosy jak koń grzywe. A nie wiem, czy ja bym cię lubiła, jakbyś nie miał takich włosów. A bo ja nie cierpię łysych. A z łysym to bym się nawet nie puściła, choćby nie wiem, kto on był. Ha, tak mi kuśmider żyć nie dawał. A przyjdę do ciebie, Kasia, przyjdę. Gdzie? A do sklepu do ciebie przyjdę. A to se najpierw perłkę kup ta, a przyda wam się w zimie zamiast czapki. A i zdejmować przed krzyżem nie musi tak. Mokre masz. A takie gęste. Będziesz latał za innymi, a mnie omijał, to ci wszystkie wyrwę. A zresztą lataj se, nic mi do nich. A chłop jak kot, przy jednej dziurze zdechby, to i latać musi. Ale niechby mi cię tak, która na zawsze zabrała. Chyba bym zabiła potem ciebie, siebie. O, tym świńskim nożem. Ale byłoby gadania po wsi. A słyszeliście ta ludzie, co ta Kaśka nawyczyniała? Sprzedawała tu landrynki, zapałki, mleko, sól, a potrafiła zabić. Niech se wtedy ta żaba księgowa wsadza do tego swego najducha. A to niech im sprzedaje. A co tu jest do sprzedawania? A sól, landrynki, mleko, zapałki i tak w kółko. Cholera mnie nieraz już ciska. Beczkę śledzi mi tu, kiedy przywieźli. Wszystko, ręce, fartuch, gębę, włosy, wszystko miałam w śledziach. A mało drzwi nie wywalili, wszyscy tylko 5 kilo, 3 kilo. Ludzie! Czyś to powariowali? Za śledziami się tak pchać! A już myślałam, że zacznę ich walić, a prać tymi śledziami po łbach. By tak kiedy czekolady przywieźli. Rodzynków. Migdałów. A w miastach to ludzie kawę piją. Może i tu by zaczęli pić. A nie wódkę, wódkę. To fest musiałeś popić. A może ci jeszcze czego dosypali? A, popiołu z papierosa. Albo jeszcze co gorszego. A to trzeba było jeść! Nie chciało się? A to przez siłę! Na następny raz to nie pij z byle kim. Urzędnik jesteś, szanuj się. Anioły Gabriele! Cholery! Poza oczy to do piekła by cię zawlógł, a jeszcze by mówił, że w swych chałupie. Od razu żem pomyślała, że cię pijaństwo do mnie przygnało. Żyć mu się nie chce. A komu się chce? A przeszedłbyś się po wsi popytał, a to nikomu się nie chce, a wszyscy żyją i żrą, a kupują co popadnie. Przyda się i nie przyda? A mnie? Myślisz, że się chce? A co ja mam z tego życia?
Myślisz, że ja nic nie wiem? A sklep jak kościół, a wszystko mi ludzie doniosą. A komuś tam bułkę zostawię, chleb komuś zostawię, coś tam komuś zostawię. Wiem wszystko, coś robił, gdzieś był. A w gospodzie pijesz, to zarami doniosą, że w gospodzie pijesz. A chodziłeś z to ryżo. Zanim mi donieśli, sama mi się tu kiedy za łza pochwaliła. A nic cholerze nie sprzedałam. Wy! No, chodź dziro. Jajca kupna miasta, będzie mi tu. A dopiero potem ludzie, że z to ryżo, Kaśka. Z to ryżo. A na moście stali. A śmiali się, aż rzeka kipiała. Poleciło. Zepchnij te ryże czupiradło. Woda w rzece głęboka. Sama czeka na to. Głupiaś ty, Kaśka, wielce jest! Głupiaś! Będzie kiedy na odpuście? A to kupi mi różaniec za to wszystko. A bo ja tych różańców muszę odmówić nie wiem ile. Nie wiesz ile? Szymuś. Ja nie chcę. Znów za dużo mieć, za mało też. W małżeństwie wystarczysz mi ty. Parasol w deszcz, modny strój, dobry but i jeszcze żeby stał się cud. Oddałabym sukienki te, a i pończuch 100. By z tobą hen do nieba biec ulicą. Bo kiedy w nas przygaśnie blask, ty dla mnie skradniesz jedną z gwiazd. Za dobrze nam ze sobą. Jest nam za dobrze? Za mało chmur? Za mało łez przy tobie? Uliczny kurz ma zapach róż, a w dali czeka 7 zórz. A to już sobie weź te papierosy, nie płać. Wystąpi teraz Martyna Szkoda również z Miejskiego Domu Kultury w Lublinie. Usłyszymy fragment walizy Jaśki Janusza Osenki, a także tę drucianą klatkę Marii Majki Zadzańskiej. Znalazłam. Nieważne gdzie. Walizeczkę. Walizeczka była niepozorna, dość zniszczona, ale wewnątrz pełna. Kilkadziesiąt tysięcy dolarów w gotówce. Była poza tym jeszcze karteczka. Karteczka z imieniem, nazwiskiem i adresem. Prawdziwy pech. Po powrocie do domu z walizeczką byłam całkowicie zdruzgotana. Cierpiałam okropnie, że ten pech musiał spotkać akurat mnie, człowieka uczciwego. Przecież gdyby całością zawładnął osobnik bez skrupułów, wyrzuciłby karteczkę i miałby spokój. A ja przez moją uczciwość musiałam się męczyć. Jak postąpić? Zanieść właścicielowi walizeczkę? Czy nie zanieść? Oczywiście.
Oczywiście, gdybym była całkowicie uczciwa, sprawa byłaby dużo prostsza. Ja zaś byłam uczciwa na tyle, by męczyć się całym problemem, gryźć z wyrzutami sumienia, zamiast zrobić to, co do mnie należało, bez zastanowienia. Czy i kiedy obniżyć znaleźć sumę, na co ją ewentualnie wydać? W sumie to byłam bardzo uczciwa, aż za bardzo. Nie spałam całe noce. Rano nie nadawałam się do życia. Byłam półprzytomna i w takim stanie poszłam do szkoły. Czy masz zamiar zmobilizować się wreszcie? Spytał nauczyciel. Na robienie mi takich uwag nie mogłam pozwolić. Byłam bądź co bądź właścicielką kilkudziesięciu tysięcy dolarów w gotówce. I nie wolno mnie tak traktować. Powiedziałam, że jeżeli się nie podoba, to mogę zaraz. Nie podobało się. Na skrzyżowaniu o mało nie wpadłam pod jadący samochód. Zupełnie nie mogłam się skupić. Oddać, nie oddać, oddać, nie oddać. Oddanie nie wchodziło już w rachubę, bo nie miałam szkoły. Wprawdzie mogłam znaleźć coś innego, ale po co? Przy takiej zasobności walizeczki. Podczas bezsennej nocy myślałam nad tym, czy wyjechać za granicę, czy zostać w kraju. Doszłam jednak do przekonania, że za granicą długo mi znaleziona suma nie wystarczy. W takim przypadku lepiej byłoby oddać skubę i jakoś żyć w kraju. Zagryzałam zęby ze wściekłości. Byłam nie tylko zbyt uczciwa, lecz także niezbyt zaradna i zdecydowana. Zlana potem rzucałam się z boku na bok. Rano miałam problem ze staniem z łóżka i dosłownie leciałam z nóg. Zawlokłam się do doktora. Jestem bardzo osłabiona, powiedziałam. Proszę opowiadać, kiedy i w jakich okolicznościach się to zaczęło, rzekł. Ba, ja mam mu powiedzieć prawdę? Z drugiej strony, jaki jest sens okłamywać lekarza? Ja tego walizeczka zarobiłam pewną sumę. Jaką sumę? Jaką sumę? Proszę opowiadać szczegółowo, domagał się. O, taka głupia to ja nie byłam. Zaczęłam zbierać się do wyjścia. Lekarz próbował mnie zatrzymać, próbował gdzieś dzwonić, ale ja wyrwałam mu się i uciekłam. Na skrzyżowaniu. Tym razem uniknęłam śmierci pod tramwajem. Wiedziałam, że dłużej w ten sposób nie pociągnę. Trzeba było podjąć jakąś decyzję. Może powinnam założyć spółkę handlową? Może kupię sobie samochód? Nie, przecież nie umiem prowadzić. A ta moja uczciwość. Zaraz. Może to jest wyjście? Oddać i uwolnić się od koszmaru. Pobiegłam do domu, złapałam za walizeczkę, wzięłam karteczkę i dysząc zemstą pobiegłam pod wskazany adres. Drzwi otworzył mi jakiś niepozorny chłopina. Ty kretynie! Nie gub następnym razem.
Nie podrzucaj świni porządnemu, uczciwemu człowiekowi. To jest nasza walizeczka z rekwizytami. Bardzo dziękujemy, powiedział Kupina. Jakimi rekwizytami? W tym momencie zemdlałam. Już nie usłyszałam odpowiedzi. Ta klatka z papuszkami w środku, to ja. Z moimi pomysłami szalonymi. Gdy papuszki zbyt ci dokuczają, robisz im noc, okrywając klatkę czarnym materiałem. Papuszki milkną, usypiają moje pomysły szalone. Wystąpi teraz przed nami Julia Igras z zespołu szkół w Janowie Lubelskim. Julia powie nam fragment poganki Narcyzy Żmikowskiej, a także Czyż z tobą wtedy raz ostatni Zygmunta Krasińskiego. Czyż z tobą wtedy raz ostatni byłem? Smutnym przeczuciem dusza mi się żali. Bo na tym świecie wszystko, co marzyłem, przeszło jak chmura i znikło w oddali. I dla mnie rozdział jest godłem kochania. Bom ile razy w życiu nienawidził, los ze mnie wtedy połączeniem szydził. I gdziem przeklinał, nie było rozstania. Tych tylko wiecznie ze łzami żegnałem, których me serce czciło lub kochało. Teraz patrzaj, podobnie się stało. Znać gdzieś została, tam kochać musiałem. Gdzież jesteś teraz? Czy sama w komnacie dumasz nad dniami ubiegłych radości? Gorzko ci w duszy po anielskiej straci, rozpacz matki na twym czole gości? A możeś poszła chodzić ponad brzegiem wód zwierciedlanych, gdzie fala spieniona, konając stopy, głaskała ci śniegiem? Ja wtedy byłem przy tobie, jak ona! Jak ona. Dzisiaj rozbity, daleki. Nie wiem, gdzie jestem. Przed ludźmi się kryję. Ona gdzieś w morzu przepadła na wieki. W twojej pamięci, czy ja dotąd w ogóle żyję? Ona szczęśliwsza, bo poszła w głębiny, nie czując żalu, nie znając miłości. Dla niej nie było uroku godziny i dla niej nie ma rozstania wieczności. Ona śpi teraz na koralu łożach i żaden jej wicher rozbicia nie wróży. Ja się błąkam po życia bez drożach. Miota mną burza. Jeśli kto z was tu cierpiał w życiu swoim, ten nie zdziwi się i nie rozśmieje, jak powiem, co mi ja zrobił. Oto schwyciłem rozżarzonych węgli, trzymałem je puty, póki mi w pięściach ściśniętych nie zgasły. Ta fizyczna boleść była instynktu mojego potrzebu. Pomogła mi do zebrania rozbiegłych myśli.
Pierwsza z nich była myślą listu. Trzeba się zabić. Równymi nogami zerwałem się przeto i biegłem ku drzwiom. Nim dobiegłem, spojrzenie moje padło na obraz. Stanąłem jak wryty. Po chwili dopiero załamałem popalone ręce i krzyknąłem całym głosem: ty kłamiesz! I druga myśl mi przyszła. Myśl litości i miłosierdzia pośmiertnego. Przynajmniej już drugim kłamać nie będziesz. Rzekłem, zdjąłem obraz, poniosłem go do komina i siadłem sobie naprzeciw, żeby patrzeć, jak goryje. Ledwie pierwsze na ogień rzuciłem spojrzenie, uczułem się pod wpływem niepojętej władzy. Istota moja rozdzielała się niby. Wola występowała za mnie. Boleść opuszczała pierś moją, łączyła się z obrazem. Ciało zmartwiałe i bezsilne, jak ciało trupa, nie mogło żadnego zrobić poruszenia i wiedziałem, że chcę koniecznie ratować obraz. Że dotknięcie ognia pali członki moje przed oczyma moimi. Lecz wstać. Lecz iść nie mogłem. Czułem, jak płomień do piersi mi się dostał. Jak przegryzał serce. Wyżerał oczy. Jak potem dłonie Aspazji ogarnął jej łono. I białe łono całował swoim śmiertelnym pocałunkiem. A później ust dotknął. Później czoła wzniosłego, a później kilka drobnych tylko iskierek brzegiem tła się pogoniło i nic już więcej. Umarliśmy oboje. Nie mieć miłości. Tracić tak najpierwszy istnienia swego warunek. Patrzeć na pogrzeb własnej duszy tylko dlatego, że się na ohydę wybranego przedmiotu patrzyło. To okropne. Czyż nie lepiej byłoby, czyż nie stokroć lepiej, gdybym był zabił Aspazję wtedy, jak ona razem ze mną na gwiazdy patrzyła. Jak włosy i oczy moje całowała, słuchając z dala płynącej piosenki. Czyż nie lepiej? Ja umarłą byłbym owinął we wszystkie pamiątki moje i byłbym schował na dnie swego serca bez uszkodzenia, bez zmazy grobowej i byłbym ją kochał na wieki. Wtedy przypomniałem sobie te pierwsze prawie rzeczone do mnie słowa. Bóg kocha zniszczeniem. Tajemnicą. Koncert drugi zakończy Kacper Panasiuk z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Białej Podlaski. Utworem Przekładam się o amnestię Cypriana Kamila Norwida, a także fragmentem poranki Narcyzy Żmichowskiej. Kacper Panasiuk. Już poczułem, że spod mojej stopy usuwała się ziemia Europy i albo morza zostawały głębie, albo azjackiej łaska ambasady. Ja odleciałem, jak czynią gołębie, wężom i płazom, zostawując zdrady. Więc nie pytajcie mnie, czyli powrócę, więc nie pytajcie mnie, gdzie się podzieję.
Jam z tych poetów, co nie słówka mnuce. Ja to, co śpiewam, żyję i boleję. I każdy wiersz ten miałem w mojej dłoni jak okrętową linę w czasie burzy. Kiedym się do was uśmiechał z nadtoni. A wy mnie nędzić chcecie listkiem róży? Schowajcież sobie te niewczesne kwiaty i skarżcie raczej, żem zły, żem się zaciął, że nie chcę współczuć własnej i was straty. Bo ja nie zdradził nawet nieprzyjaciół. Ja ciebie nie kocham, ty mnie nie kochasz. Rozstańmy się, Beniaminie. Gdym usłyszał te słowa, ciemno mi się zrobiło i język mi zdrętwiał. Potem przez chwilę patrzyłem na tę kobietę, a w mózgu moim postawa jej odbijała się z taką dokładnością, jak niegdyś postawa tego wilka, co Zitę za piersi chwytał. Pamiętam, jak trzymała te ręce, łokciami przed sobą wsparte o stół ciemny. Pamiętam, jak na zaciśniętych dłoniach broda oparła, jak jej szyja wygięła się przez to, jak cała głowa w tył przerzuciła. Jak jej to nadawało wyrazu dumy i zuchwalstwa. Jak mi spoglądała w oczy, tymi swoimi oczyma, które poczerniały od prawie czarnej krwi jej serca. Potem... Och... Potem wzgarda, płomieniem z piersi do ust mi buchnęła. Rozgrzał mi się język, splunąłem z niego wszystkie obelgi, wszystkie moje męczarnie, wszystkie przekleństwa. Aspazja... Słuchała ich z taką już samą spokojnością, jak pierwej, gdy mówił jej, że przez nią i dla niej zabiłem człowieka. Dziwna rzecz. Ani byście zgadli, czego ja najwięcej żałowałem, kiedym z pierwszego uniesienia zawziętości ochłonął. Ja żałowałem, że Aspazji nie zabiłem dawniej. Och, dawniej, kiedy ją kochałem jeszcze. Nie mieć miłości? To okropnie. Czyż nie lepiej byłoby, gdybym był zabił Aspazję wtedy, kiedy razem ze mną na gwiazdy patrzyła? Jak oczy i usta moje całowała? Czyż nie lepiej? Ja umarł, byłbym owinął we wszystkie pamiątki moje i byłbym ją kochał na wieki. I wtedy przypomniały mi się te pierwsze, prawie rzeczone do mnie słowa. Bóg kocha zniszczeniem i tajemnicą. Aspazja zniknęła z pamięci. Został tylko żal niewymowny. Rozpaczliwa ku przeszłości tęsknota, wydarcie się wszystkich władz ducha ku temu, co już minęło. Gdybym ja to miał, choć zniszczeniem i tajemnicą, to bym miał. Ostatni występ dzisiejszego dnia, więc ponownie zaproszę dwójkę jurorów. Niech decydują, kto teraz idzie.
I poproszę o wręczenie podziękowań za udział dla wykonawców oraz podziękowań za przygotowanie dla instruktorów. Na pani dłonie. Patryku, wam magiczny wtorek. Podziękowanie za udział otrzymuje Lucyna Bielia. Antoni Sanita. Podziękowania za udział. Zapraszam Natalię Polkowską. Podziękowania. Dziękuję bardzo. Reszta jeszcze dalej. Nie oddam wszystkiego. Podziękowanie dla Julii Semczuk. Tak tam, uważajcie na tych schodach. Dziękuję. Zapraszam Mikołaja Niedzielę. Wyprowiantowanie do domu, tak? Jasne, by było w czym. Kanapki słodycze. Kanapki słodycze, tak. Na pomarańcze. W razie czego, jak brakuje, to można dołożyć, torba spora. Panie mandarynki. Tak. Podziękowanie dla Julii Bartniczak. Zapraszam Edytę Zalewską. Teraz podziękowanie dla Martyny Szkody. Julia Igras. Kacper Panasiu. Dziękujemy. Dzięki. Teraz będą podziękowania dla instruktorów jeszcze. Teraz ja te formy dźwigam. Dobra. Podziękowanie za przygotowanie uczestników do konkursu otrzymuje pani Alicja Jakiewicz-Schmidt. Dziękuję bardzo. Te torby z wyprowiantowaniem. Podziękowanie otrzymuje pani Aneta Jańczyk. Bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Podziękowanie otrzymuje pani Agnieszka Stępkowska-Pastor. Rączki pomiędzy. Dziękuję bardzo. Tak. O tak, tak. Dobrze widać. Na każdy. Podziękowanie otrzymuje pani Iwona Martyna. Też prosimy o przekazanie. Też tak. Podziękowanie za przygotowanie uczestników do konkursu otrzymuje również pani Kamila Kolenda. Dziękuję. Co? To tyle. To teraz zaproszę jeszcze Rusa. Bardzo proszę o podsumowanie. Tak. Dobrze, no zostałam na razie sama, póki nie zajdą wszyscy tutaj na dół po tych trudnych schodach. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować jako i juror, i organizator, tak? Za to, że w ogóle jesteście, bo to jest ważne. Ja wiem, że
już jakiś czas temu ta pandemia niby się skończyła i nareszcie jesteśmy chyba w takich normalnych warunkach. Nie boimy się, siedzimy obok siebie, ze sobą rozmawiamy i to jest dla nas bardzo ważne. I za to serdecznie dziękuję, że Państwo jesteście, bierzecie teksty, chcecie powiedzieć i pracujecie. Tu podziękowania dla wszystkich instruktorów, rodziców, opiekunów, no wszystkich, którzy wspierają naszych występujących i uczestniczących tu w konkursie recytatorów. To jest bardzo trudna praca i za to serdeczne podziękowania. I to, że mam tę przyjemność siedzieć, słuchać, oglądać też, no bo to jakby też i oczami też oceniamy. Ja chciałam tu wystąpić nie jako, tu w tylu specjalistów jest, taki szary widz. Moi drodzy, ja zawsze, kiedy jest to nasze święto wspólne, to przychodzę po to, żeby posłuchać fajnych tekstów. Chcę dowiedzieć się, co macie nam do powiedzenia. I czy chcecie ze mną rozmawiać. I właśnie to jakby jest dla mnie takie najważniejsze. Ja wiem, że wszystkie techniki, wszystkie samogłoski i spółgłoski mają być tak czy inaczej wypowiedziane. Ja to wszystko rozumiem, dykcja. I za zawsze na to zwracam uwagę, ale najważniejsze jest jednak w tej chwili, tak sobie siedziałam, może dlatego, że ten czas leci bardzo szybko i ja też się już starzeję, jakiś taki mam, taką mam depresję chyba, taką. I dlatego tak to przyjmuję. I właśnie chcę, jestem zawsze ciekawa tego, co młodzi ludzie mają mi do powiedzenia. I moi kochani, dużo rzeczy fajnych od was usłyszałam, ale dużo też takiego czegoś smutnego w waszym głosie, w waszej tej emocji, z którą chcecie się ze mną podzielić. I to jest dla mnie smutne. Chciałabym dużo poważnych rzeczy, które byście mieli nam do powiedzenia, żeby słyszeć to w formie takiego młodzieńczego manifestu. Nie wiem, czy to dobrze mówię, ale coś takiego bym chciała słyszeć. Możliwe, że czasy te dwa lata takiej pandemii, takiego odizolowania jakiejś pracy, może nas to wszystko tak zdołowało, ale też potrzeba czegoś fajnego, dobrego, jasnego w przyszłości też, żeby dać nam ten, takie światło, pogody, radości też. Ja wiem, że są ciężkie, trudne czasy i o tym też trzeba mówić. To wszystko rozumiem, ale też potrzebuję takiej nadziei od was. To tylko takie moje osobiste skierowanie, to takie posłanie, przesłanie, jak chcecie to nazwać. Oddaję głos, bo mieliśmy dużo To może ja przyłączę się do słów mojej szanownej przedmówczyni. Jestem akurat w tym naszym filmie osobą, która zwraca uwagę na technikę, na prozodię i rzeczywiście, Aniu, dużo było w tej prozodii emocji i emocji niekoniecznie łatwych, ale żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Nie jest łatwo. Ja się bardzo cieszę, że młodzi ludzie mają w sobie tę wrażliwość i ją pielęgnują, czego wyrazem jest no, właśnie dobór tekstów i ich piękna interpretacja. Więc no taki znak czasów, miejmy nadzieję. Czasy będą lepsze, to może coś będzie lepszego będą inne. Serdecznie gratuluję. Jestem pod wrażeniem warsztatu wielu osób. Nie wiem, czy to warsztat naturalny, czy wypracowany. Może będzie czas, żeby o tym sobie porozmawiać. Ale serdecznie gratuluję, bo i emisja głosu, i sprawności artykulacyjne, dykcyjne, interpretacyjne, no naprawdę przykuwają uwagę i zasługują na tę uwagę. Także serdecznie gratuluję. I więcej, mam oczywiście notatki, więc myślę, że więcej będę mogła powiedzieć na naszych indywidualnych spotkaniach. Serdecznie zapraszam. Przekazuję głos kolegom. To ja na początek dziękuję Państwu za wszystkie propozycje repertuarowe. Była to ogromna przyjemność Was posłuchać. I wszystkim gratuluję już tego etapu wojewódzkiego. Jesteśmy tutaj w bardzo wąskim gronie, rzekłbym elitarnym, ponieważ tych recytatorów jest coraz mniej. Osób, które chcą skomunikować się ze sobą za pomocą prozy czy poezji ze sceny.
Konkursów recytatorskich jest coraz mniej i przez ostatnie lata nie mieliśmy tych etapów powiatowych, miejskich, rejonowych, tylko od razu wojewódzkie, a teraz się udało zrobić te, użyję tego brzydkiego słowa, selekcje pewnego rodzaju. I za to chcę Państwu podziękować. Ja szczegółowo też z każdym będę rozmawiał indywidualnie, jeżeli będzie taka ochota, a takie ogólne uwagi i ogólne jakieś podsumowanie postaramy się zawrzeć też na naszym późniejszym spotkaniu, ponieważ nazwałem je wyjść poza słowo, zwracam uwagę na nie, wywieźć ze słowa. Dlatego, że w mojej opinii każda kategoria ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego wychodzi poza literackie czyste słowo. Tylko co innego robi z tym słowem recytator, co innego wywodzący, co innego śpiewający poezję, a co innego aktor teatrów jednoosobowych. Dlatego troszeczkę to ogólne wrażenie przemycę na spotkanie warsztatowe. Ja tylko powiem o swoim takim osobistym odczuciu, że ta scena recytatorska niezwykle u sobie cenię, jest dla mnie najważniejsza. Często jeżdżę na konkursy żywego słowa, aby sobie przypomnieć, dlaczego właściwie wykonuję swój zawód, kiedy mam do niego obrzydzenie. Natomiast ten ruch recytatorski zdecydowanie uszlachetnia, uwrażliwia społeczeństwo. Ruch recytatorski dał nam, co nam dał? Nie aktorów. Uważam, że ruch recytatorski dał nam głównie fantastycznych ludzi w swoich fantastycznych zawodach. Dziennikarzy, prawników, lekarzy, logopedów, specjalistów i fachowców, którzy nie boją się rzetelnie i śmiało realizować swoich zawodów, nie boją się otworzyć ust, kiedy muszą zaprezentować wyniki swoich badań i swoje pomysły na pewne dziedziny. Są to osoby, które mają odwagę na samego siebie. I wydaje mi się, że to jest taka najwyższa wartość tego ruchu. Odwaga, aby stanąć samemu twarzą z widzem i powiedzieć to, co się ma do powiedzenia. I za co cenię ten ruch? Za jego wolność osobistą. Za tę możliwość wyrażenia tego, co ma się ochotę powiedzieć. A o szczegółach i o takiej technicznej, w pewnym sensie, formie i literackiej także, i o regulaminie też chciałbym na pewno powiedzieć ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego, bo takie warsztaty z OKR-u stricte są potrzebne, bo ten konkurs nieco się różni od innych festiwali żywego słowa, to później i przekazuję sztafetę dalej. Różni się, bo jest najlepszy. Najstarszy. Tak. Szanowni Państwo, ja również przyłączam się do podziękowań Michała, Pani Marty i Pani Ani. Taka retrospekcja, dlatego że 2 lata temu, kiedy tutaj ostatni raz organizowałem ten konkurs i stałem, to odczytywaliśmy werdykt z Michałem do pustej sali, do kamer. Tam nikogo nie było z tamtej strony, dlatego było to takie, bardzo, bardzo mi ten obraz, mam go przed oczami, nawet teraz. Dlatego jest to bardzo miłe, że mogę dzisiaj tutaj z kolegami, z koleżankami powiedzieć te słowa do osób, które po prostu są na żywo w tym miejscu. Jeżeli chodzi o same takie uwagi odnośnie prezentacji, to również szczegółowe w umówieniach indywidualnych, ale na kilka aspektów chciałbym tutaj zwrócić uwagę. Tegoroczny konkurs, każdego roku konkurs odbywa się pod pewnymi hasłami. Tegorocznym hasłem jest polski romantyzm, dlatego że mamy rok romantyzmu polskiego z okazji 200. rocznicy wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza. I rzeczywiście tutaj pewne propozycje były tu, jeśli chodzi o polski romantyzm, był Norwid, zdarzył się Mickiewicz, nawet jedna ballada tutaj się pojawiła, ale polecam Wam jakoś te teksty właśnie klasyczne, romantyczne również, które są bardzo trudne do mówienia, bardzo trudne, rozpatrywać pod kątem jakichś własnych przeżyć, żeby nie odtwarzać tego, co się w tych tekstach jest, tylko jakąś taką własną, osobistą historię poprzez te teksty przekazywać. Drugi taki aspekt to jest kontekst społeczny, w którym w ogóle jesteśmy od kilku lat, szczególnie w tym roku. Kontekst społeczny, którego nie można pomijać. Ja tak jestem ciekaw, ponieważ on tutaj pojawił się no może ze 2 razy. Ja tak się zastanawiam głośno, czy my jesteśmy zainteresowani tym, co się dzieje wokół, nie? I czy chcemy o tym mówić na scenie, czy nie? To jest takie otwarte pytanie. Może warto sobie je zadawać, czy takie tematy poruszać i jak je poruszać na scenie. I to chyba tyle. Resztę myślę na omówienia indywidualne. Ja tylko dopowiem jeszcze, bo Patryk tutaj zwrócił uwagę i pomyślałem, że teraz to powiem jedną rzecz, dlatego że później pewnie 3/4 ucieknie. A teraz wiem, że mam tutaj wszystkich.
Ten regulamin się trochę zmienia z roku na rok i dlatego zachęcam zawsze do zerknięcia i przeczytania go. Tak samo karty. W tym roku na przykład oprócz cyfry przed OKR-em wróciła pozycja instruktora teatralnego, co mnie bardzo cieszy, bo instruktorów też jest coraz mniej, a są jak złoto. Walczyliśmy o to, żeby wróciła. I ten romantyzm, nie? To nie jest tak. W regulaminie ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego nie ma nigdzie napisane, że to jest obowiązek romantycznego utworu. To jest sugestia, bo jest ten rok i faktycznie fajnie, gdybyście zerknęli do tej literatury, bo ogólnopolski konkurs recytatorski ma jedną z funkcji, popularyzacja literatury, więc stąd te takie przepisy. Natomiast to nie jest wymóg, więc to nie jest tak, że każdy obowiązkowo musiał mieć utwór romantyczny w swoich pozycjach, które dzisiaj wykonywał. Czyli czytać uważnie, ze zrozumieniem też. Tak. I całość. I całość, tak, nie wybiórczo. Czyli dokładnie, no, tak. To też jeszcze trzeba, umiejętność czytania ze zrozumieniem. To dobrze, jest trudna sztuka. Dziękujemy jurorom, oddaję ich w wasze ręce na konsultację indywidualną.